Przyjrzeć do kolejnego punktu oświadczenia i komunikaty. Sesja oczywiście 13, powtarzam. Czy ktoś z Państwa ma jakieś oświadczenie i komunikaty? Proszę bardzo. Komunikat w Śladza i mailem, który prosiłam o właśnie, dlatego to uczyniłam. W celach rozrywkowych, jutro Państwo mogą się pojawić o godzinie 16:30. Na rynku będzie program Andrzejkow, w którym również biorę udział. Poznamy Cię. Poznamy Cię. Proszę Państwa, ja mam jedną prośbę, skoro wchodzimy w temat tej siatki po Łomży. Gdybyście Państwo zasięgnęli w swoich okręgach opinii mieszkańców. Z pewnością niektóre osoby już to uczyniły, ale zachęcam resztę osób do tego, żeby ten materiał był rzeczywiście wiarygodny i tak zgodny z oczekiwaniami mieszkańców. Może ktoś po pewnym czasie dojdzie, że w tym miejscu, gdzie mieszka, ma lepiej niż mnie, a ktoś na pewno powie, że miał gorzej. Różne opinie na ten temat będą i dlatego bym Państwa prosił o to, proszę bardzo, Tomek jeszcze. Ja mam jeszcze jedną gorącą uwagę, przypominam o liście miejsc na stojaki rowerowe, bo chcieliśmy parę już na sesję, więc wydaje mi się, że taki termin do poniedziałku, który już wszyscy mogli przebrać albo mailem, a czy to wystarczy. Tak, o wysłaniu do mnie tekstu. Dziękuję bardzo. Ania, co ty miałeś na myśli, żebyśmy jakoś pomogli temu panu, co w artykułu o nim gazecie? Bo to mnie interesuje, bo powinniśmy się dołączyć. W gazecie pokazał się artykuł, że osobie, która mieszka w ulicy Kadalskiej niepełnosprawny, przydzielono lokal na ulicy Augustiańskiej, socjalny, który jest do remontu. Więc w ogóle jest to kuriozalne, jak można komuś przyznać lokal mieszkalny, który nie ma mediów i z którym trzeba coś zrobić. Włączył się w remont tego do Mańskiej z Biblioteki Polskiej Wioski. Ja też z dzielnicy tamtejże. Napisałam, że być może my byśmy się włączyli też. Masz pomysł, jak to zrobić, żebyśmy się włączyli? Czy nie wiem, może trzeba tam pozamiatać, pomalować i może jakąś parzę po 5 zł się zebrać, żeby mu tam kupić, nie wiem, medla czy coś. Bo jeśli on ma tam zamieszkać pomieszczenie, to się w ogóle dlaczego urząd przeznaczył taki lokal temu człowiekowi dał? Czy też on się sam, że może to jest nie chce. To jest to przynajmniej na pomysł. Prawdopodobnie sam się zgodził, żebyśmy lokal do remontu, ale remont do przerwu. Cię tam listę potrzeb, proszę. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za przybycie. Dziękuję Panie. I zamykam 26. Radę Komisji Pierwszej Strefy Miasta. Dziękuję.